Firma Garrett wprowadza do modelu Apex aktualizacje, które poprawiają pracę tego detektora. Witam Was serdecznie. Mam bardzo dobrą informację dla użytkowników wykrywaczy metali Garrett Apex. Firma Garrett 30 listopada prowadziła kolejną aktualizację oprogramowania. W związku z tym Garrett Apex uzyskał kilka ulepszeń. Między innymi poprawę ogólnej stabilności, szybsze i dokładniejsze dostrojenie do gruntu w słonej wodzie, dokładniejsze namierzanie, bardziej charakterystyczne tony, aby lepiej odróżniać dobre cele od żelaza, jak również podświetlenie ekranu, które włącza się czasowo podczas wprowadzenia zmian w menu. Wprowadzenie do nowego softu większej stabilności detektora, jak również zmiana dźwięków, które pomogą wyciągać te ciche sygnały z głąb ziemi, poprawiły też jego głębokość. Zrobiłem test w sklepie, test powietrzny, który potwierdził to, że ten detektor po zmianach softu również będzie troszkę głębszy. Specjalnie dla użytkowników wykrywaczy metali Garrett Apex przygotowaliśmy instrukcję aktualizacji softu, którą możecie pobrać w naszym sklepie internetowym. Jak to zrobić? Należy wpisać adres sklepu odkrywcahistorii.com. Po lewej stronie w aktualnościach klikamy ikonkę, która przeniesie nas do bloga i tutaj znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje, w jaki sposób postępować, aby wprowadzić zmiany i aktualizację wykrywaczu metali Apex. Tutaj należy pamiętać o tym, że aby dokonać aktualizacji wykrywacza metali Garrett Apex, wymagany jest komputer z systemem Windows 7 lub nowszy. Cały proces zmiany oprogramowania nie jest skomplikowany i odbywa się dosyć szybko. Korzystając z materiałów, które znajdują się na firmowej stronie producenta wykrywaczy metali Garrett, zaprezentuję Wam krok po kroku, jakie należy wykonać czynności, aby wprowadzić aktualizację do Waszego wykrywacza Garrett Ace Apex. To update your Garrett Ace Apex, a PC computer running with Windows 7 or newer operating system is required. From the Apex update page, download the Ace Apex Update zip file here to your computer. Click the blue download button in the upper right corner. Find the zip file you saved to your computer and open it. Double-click Flash Tool. Click Extract All. Select a destination folder and click Extract. Double-click Flash Tool. Now at this point, some PCs with virus protection might create a warning box like this one. If your warning box says don't run, look for a more info area like this and click on it. Select Run Anyway to complete installation. At this point, the Apex Update software is downloaded to your computer and you are ready to update. On the back of your Apex, insert the micro USB connection cable that is normally used to recharge your Apex. Power on your Apex and verify that the battery has at least 2 bars worth of charge. Leave the Apex powered on and plug the USB cable into your computer. Next, click the Update Ace Apex button. This update should only take a few minutes. during which the detector screen will display the letters BL. Watch the detector and the computer for prompts that indicate when the update is complete. You will see a progress bar throughout the update. Then, disconnect your Apex and you're ready to go. Osobiście uważam, że zawsze należy podjąć próbę zmiany aktualizacji oprogramowania, w tym przypadku w Garretcie Apexie, jak również w innych modelach, w których dostępne są takie aktualizacje na stronie producenta czy też sprzedawców. Każda zmiana, aktualizacja spowodowana jest tym, że testerzy na całym świecie przesyłają informacje do producenta i na podstawie właśnie tych informacji osoby, które zajmują się programowaniem detektorów, wprowadzaniem programu do szukania, ulepszają go z myślą o nas, poszukiwaczach. Jeżeli mielibyście jakieś problemy związane z aktualizacją softu w swoich wykrywaczach, piszcie do mnie, pomogę Wam. Macie jakieś pytania związane z innymi wykrywaczami metali, również piszcie lub dzwońcie. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zostawcie subskrypcję. Napiszcie jakiś komentarz i kliknijcie lajka. Pomoże to w zasięgu tego filmu, natomiast też w rozwoju mojego kanału. Za co serdecznie Wam z góry dziękuję.